Witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na kolejny gameplay, tym razem jak widzicie Call of Duty Modern Warfare 3. Czyli można powiedzieć, no ta seria jakby dostała taki reboot, to nie są jakby zupełnie nowe części, tylko to jest po prostu, już mieliśmy tą całą jakby trylogię Modern Warfare i teraz jakby dostaliśmy po kilku latach jakby taki reboot. Czyli no i ta część, jeżeli chodzi o trójkę, to też jest jakby niby jest osobną grą, jest oczywiście sprzedawana wersja pudełkowa. Właśnie ja taką nabyłem, to jest oczywiście gameplay z PS5. Tylko że to nawet po zainstalowaniu, tutaj zaraz sobie rozpoczniemy, po zainstalowaniu po prostu to jest jakby połączone z dwójką, tak? Czyli nawet trofea nie są oddzielnie, tylko to jest wszystko razem. Także tak trochę dziwna decyzja. To miał być tak naprawdę duży, rozbudowany dodatek do dwójki, a przekształciło to się w osobny tytuł. Także no tym razem Sledgehammer Games. No i tak to wyszło. No jak ściągniemy to wszystko na ja tutaj mówię o wersji PS5, to zajmuje nam to ponad 200 giga, także to jest bardzo dużo. Ściągamy osobno kampanię, osobno tryb zombie, osobno multiplayer, także no tak to wygląda. No i to jak widzicie, jest to taki cały hub. Tutaj właśnie jeżeli chodzi o trójkę, no to mamy tutaj multiplayer, zombie, kampanię. Nawet po włożeniu płyty, po zainstalowaniu jakby gry, dalej musimy dociągać kolejne paczki osobno. Także tak to wygląda, no połączyli to jeszcze z Warzone'em oczywiście, także tutaj jest no, tego masa i też dlatego to tyle zajmuje. No ale jeżeli wiadomo, chcemy grać, mieć to wszystko jakby pod ręką, nie wachlować tymi płytami i tak dalej, no wiadomo, jak jest wersja cyfrowa to co innego, ale tutaj jest, no tutaj jest oczywiście zablokowane, bo to trzeba już mieć jakby kupione. Jeżeli mamy wersję cyfrową Modern Warfare 2, to by się nam to wszystko tutaj odblokowało, a tak to jest napisane, jak widzicie, kup Modern Warfare 2, żeby uzyskać do tego trybu dostęp, tak? No ale to jest, jak już wszystko byśmy mieli, to jest jakby wszystko w jednym miejscu. No i tutaj jeszcze oczywiście starsze tytuły, czyli jedynka, Cold War, Vanguard, to są z tych, powiedzmy, z tych takich nowożytnych Call of Duty. Jedne lepsze, jedne gorsze. Jedynka naprawdę była bardzo dobrym tytułem. Tu jeżeli wciśniemy, to jest uruchomienie jedynki, bo to jest też do kupienia, przenosi nas wtedy do sklepu, żeby nabyć ten tytuł. Także była chwila przerwy, właśnie jak to wcisnąłem, ale to tak to wygląda. Któraś z tych części ostatnio chyba Call of Duty Cold War było w plusie, także być może tutaj by można było w to normalnie grać. No dobra, no to tutaj jak widzicie mamy takie tryby. Zombie, zabawa bronią, młyn, no tego jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o właśnie o multiplayer, ustawka i tak dalej, także kampanię już mam skończoną, kampania też nie należy do najdłuższych, jak to pewnie już wiecie. Także tutaj jeszcze sobie zobaczymy właśnie te wszystkie ich, oczywiście season passy. Ja muszę przyznać szczerze, że nie jestem, jak już to podkreślaliśmy wielokrotnie na naszym podcaście, jakimiś graczami multiplayerowymi. Także ja przechodzę sobie kampanię, trochę tam pobiegam w multi, ale ja też nie mam osobiście na to czasu, nie mam też, nie jestem też oczywiście, wiadomo, że tam są wymiatacze, którzy grają w to Call of Duty cały rok, we wszystkie części po kolei, także ale muszę przyznać, że naprawdę jeżeli te kilka meczy, które rozegrałem, to grało mi się bardzo dobrze. No to jak widzicie, mikrotransakcje oczywiście do kupienia, masa jest tego, także tutaj już naprawdę pojechali grubo z tym wszystkim, jeżeli chodzi o kupowanie rzeczy, skórek, różnych dodatków, nakładek, także ten sklep widzicie jest bardzo, bardzo bogaty. Ja tutaj mam 200 monet jakichś tych uzbieranych, ale to
mogę sobie za to, no na razie raczej nic, bo widzimy, jakie tutaj są ceny. No ale widzimy, jak w którą stronę też chciałem tutaj właśnie zwrócić uwagę na to, w którą stronę to Call of Duty idzie, czyli widzimy Duna dwójka, która jeszcze nie miała nawet premiery filmowej, kinowej, jeżeli chodzi o film, o drugą część, która będzie w przyszłym roku dopiero, a tutaj widzimy jakby nakładki, skórki właśnie z tego filmu. Szkieletor, tak, czyli to jest ten z He-Mana bodajże, tak, jeżeli się nie mylę. Tutaj jeszcze jakieś dodatkowe, jeżeli chodzi o Modern Warfare. Tutaj Diablo, no wiadomo, Activision Blizzard, tak, to także Lilith tutaj jest, także to są naprawdę już takie, idą w bardzo takie... No właśnie. Jak widzicie, idą w takie rzeczy już naprawdę bardzo. Inarius, też Diablo. Paranormal Investigation Pack, czyli tu jest jacyś też. No mówię. Witchcraft tutaj. Tomb Raider, także no skórki niesamowite. Oni, czyli tu jest jakaś taka wersja właśnie, jeżeli chodzi o japońską kulturę też, tak? No masa tego, nawiązania do filmów, do mang, do popkultury, do, widzicie, do show biznesu całego, no niektóre fajne, no z Duma tutaj rzeczy i tak dalej, no niektóre troszeczkę takie wydziwnione. Tutaj jakiś pakiet też na Pumpkin, na Halloween na przykład, Cosmic Travel, tu jacyś szoguni, no jest tego masa. No i na przykład teraz jeszcze chciałbym wam pokazać tutaj, jeżeli chodzi o multiplayer. Czy no ten gameplay ma na celu ma no oczywiście zobaczyć, jak gra mniej więcej wygląda, no bo oczywiście będziemy to omawiać, czy już omówiliśmy na naszym podcaście. To jest mój level, jak widzicie, no 10 poziom, niewiele, tutaj można sobie trochę pozmieniać, operatorzy, tu jest ta lista gier, tych trybów wszystkich, hardcore, zabawa bronią, młyn, rust, terminal, młyn, trudna wojna, ustawka, wojna naziemna, inwazja, no albo jakiś szybki mecz, także to sobie zaraz zobaczymy, tutaj oczywiście zmienianie uzbrojenia, i operatorzy, to jest ciekawe, bo tutaj mamy właśnie Spec Group i Kortak, czyli to jest jakby, no wiadomo, to jest jakby podzielone też na Amerykaninów i Rosjan. Można sobie chociaż tutaj pooglądać tych operatorów, czyli właśnie po tej stronie mamy tutaj, widzimy Ghosta, jak klikniemy, to też w różnych wersjach, to jest fajne, że można sobie tutaj poprzeglądać te jego jakby stroje. Także tak to wygląda. No i jak widzicie, tych operatorów też po każdej ze stron jest masa. Kapitan Price, oczywiście w takiej stylizacji. Tu może nie wszystkich, bo by to nam jakby za dużo czasu zajęło, tylko mi też chodzi, żebyście graficznie zobaczyli, bo te oczywiście kostiumy, te kostiumy, mundury, uzbrojenie to jest naprawdę... bardzo fajnie to się prezentuje na tych żołnierzach, na tych operatorach. Szkoda, że tak, ta animacja taka, oni wychodzą z cienia, tak troszkę dłużej to trwa, no ale mimo wszystko mniej więcej, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje. Także jeżeli... No sama gra, no nie wiem, co tu powiedzieć o tej grafice, no dla mnie ona taka jest od paru... części to też się jakby nie zmienia, to jest moim zdaniem ten sam poziom. Oczywiście postaci, operatorzy wyglądają naprawdę super, masa szczegółów, masa detali, gromsko, ciekawe. Nie wiem, czy on ma polską flagę na ręku, czy to mi się tak wydaje, tak. No to ciekawa rzecz, ciekawy operator strzyga. Głodomór, dresik, Mantykora, aha, to jakiś taki doktor Kuszow. No ciekawi operatorzy. No i tutaj oczywiście wydziwnienia, trochę jest Spawn, czyli bohater komiksowy, tutaj w takiej wersji akurat jakby bez maski.
No ale kojarzycie pewnie z komiksów Dark Horse Comics, czyli Spawna, także takie już przepraszam, w taką stronę to też idzie. No tutaj właśnie Inarius z Diablo, Alucard, no to jest już takie, widzicie, no trochę to też, żeby to za bardzo też w stronę jakby Fortnite'a nie poszło, tak? No i druga strona też, no tutaj ciekawe rzeczy, Makarow oczywiście, inni operatorzy, mi tu chodzi bardziej o wizualne rzeczy, bo naprawdę oni fajnie, bardzo się fajnie prezentują. Tutaj jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, zaraz sobie tutaj znajdziemy, tylko tak nie chcę. Rose, operatorka, tutaj jest jakiś Klaus, widzimy, jakaś taka parodia świętego Mikołaja, czy coś takiego. Shredder, to jest, nie wiem, z Żółwi Ninja bodajże, tak? Czy jeżeli się mylę, to gdzieś ktoś mnie tam poprawi, ale... No i tutaj już takie wydziwnienia. Easy znowu właśnie to jest postać chyba ze Street Fightera, o ile się nie mylę, tak? Właśnie Szkieletor z He-Mana, Mace, Mila. Także no jak widzicie, no wizualnie to się naprawdę fajnie to wygląda, ale to są właśnie ci te kostiumy z Dune'y, tu jest nawet Lilith, Valeria, tak? Tu jeszcze gdzieś była właśnie Nikki Minaj, wydaje, że gdzieś mi mignęło to, ale na razie tego nie widzę. Także zobaczymy sobie gameplay, taki szybka gra z... Zobaczymy, co nam wylosuje z, no po prostu szybki mecz multiplayerowy. A no tutaj możemy sobie pozmieniać, ale dobra, niech na razie to mam, co mam, zobaczymy, co tam. Tu głosowanie na mapy oczywiście. No nie wiem, ja zagłosuję na tą, zobaczymy, kogo tam, co tam nam los pokaże, tak? Nie wiem, czy już nam coś wylosowało, czy... No tu jak widzicie też jest oczywiście ten crossplay, czyli niektórzy na PC-tach, niektórzy na PlayStation. Także nie wiem jak jest w przypadku, ale chyba też klawiatura i myszka. Mi się wydaje, że... Nie sprawdzałem tego osobiście, ale mi się wydaje, że można chyba tutaj... Również na PS5 używać klawiatury i myszki, tak jak w przypadku Xboxa. O, mamy Lilith. Dominacja. Przechwyćcie wszystkie cele. Także... Eliminujcie zagrożenia. No, mapa taka... Nie powiem, że... Nie, jakaś taka super, jakieś takie miasteczko. Kontrolujemy cel Alfa. Wyszliśmy na prowadzenie. Przejmujemy brawo. Oczywiście, jak słyszycie, polski cały dubbing, tak? Kontrolujemy cel Bravo. Tracimy cel Alfa. No to się tutaj cofniemy, żeby zobaczyć cel Alfa. Przejmujemy Charlie. Straciliśmy Alfę. Zabezpieczamy cel Alfa. Zabezpiecza Bravo. Przejmujemy Alfę. Przeładowuję. Wróg kontroluje wszystkie cele. Także może ten mecz.
No zobaczymy, czy do końca, czy nie. Najwyżej no, nie lubię wychodzić z meczu i wystawiać jakby innych graczy na osłabienie, nie? Ale tutaj jakby no to jest, żeby wam pokazać po prostu, jak gra wygląda. No nie chcę tutaj też czasu za dużo tracić. Przeładowuję broń! Tam ktoś biegł przed chwilą, ale to... Wrót przejął dwa cele. Zabezpieczcie je! Zmieniam magazynek! Tutaj się nadział. Dobra, Lilith. Zabezpieczamy cel Bravo. Cel zlikwidowany. Cel Bravo zabezpieczony. No wiadomo, że tutaj, no wiadomo, w tym trybie chodzi o to, żeby przejmować te miejsca, a nie... niekoniecznie mieć... największą ilość killi, tak? Ale... Przejmuję Bravo! O, coś mi się tutaj... Ha! No to ładnie, nie mam broni teraz. Krótka tylko została. Nie wiem, czy tu coś znajdę, raczej chyba nie. Będę musiał się gdzieś pokazać, ale z tym... Kontrolujemy dwa cele. Z pistoletem to raczej będzie ciężko. Jestem pod ostrzałem! No właśnie, tutaj trochę... się wystawiłem sam. Wróg zabezpiecza Bravo. Na razie jest wyrównane, jak widzicie, 41 do 42. Straciliśmy Bravo. Tu jakiś misiek sobie siedzi. No mapa taka sobie, no nie jestem jakimś fanem takich. Rzucam granat! Przeładowuję! Wróg przejmuje Alfę. Granaty też są. Zabezpieczamy cel Charlie. Wróg oberwał! Granaty są raczej z takim z opóźnionym zapłonem. No, coś za coś, tak? No. No trzeba ryzykować, no nie można też, wiadomo, no. Osłaniam cię. To taka, mimo tych budynków, to ten coś takie... Tracimy cel Charlie. Nie ma zbyt dużo zakamarków, tak? Budło! No tutaj na farcie troszeczkę. Tutaj widzieliście jakieś wyzwanie tygodnia. No ta Lili, to ja ci powiem wam, że ona tak, no, grać nią, to nie wiem, no, rzuca się bardzo w oczy, także... Widzę wroga! Właśnie ratuję ci dupę! No, jakie... Aj, tutaj też troszeczkę... Za bardzo się wystawiłem. Cel Bravo stracony. Odzyskać go. Wrogi BSP aktywny. No na razie i tak trochę przegrywamy. Niby jest wyrównane, ale mimo wszystko... Osłaniam cię! Cel zlikwidowany. Za bardzo troszeczkę zachowawczo gramy. No wiadomo, to są randomi, to nie są jacyś znajomi, to takie granie, to wiecie sami zresztą, jak to jest. Zabezpieczamy cel Bravo. Wróg przejął. Przeładowuję! Zabezpieczcie je! Kontakt! Całe szczęście, że on... Aj, no mówię, no przy tym przejmowaniu, no to jest taki otwarty mostek, gdzie... raczej ciężko... Odeprzeć go! Cokolwiek tutaj zdziałać, tak? No, dosyć ostro teraz dostajemy. No, bo za bardzo tutaj chyba się skupiamy na zabijaniu, a nie na przejmowaniu, gdzie to jest głównym celem. Aj. Jednego snajpera. Zobaczymy, ile tu jeszcze nam zostało czasu, jeżeli chodzi o gębę. Dobra, już mamy trochę czasu, także myślę, że ten mecz do końca i wtedy wam pokażę inne rzeczy.
Aj! Ale dostałem. No nie ta broń, no nie, niestety, no taką broń na takiej odległości to... Wrogi BSP w sektorze. Tracimy cel Alfa. Przejmujemy Charlie. Przejmuję Alfę. Przeładowuję broń! BSP aktywny. Wszystkie cele nasze. Tracimy cel Alfa. Przejmuję Alfę. Sojusznicy BSP na miejscu. Zmieniam magazynek! Tutaj... Cel Alfa stracony. Widzicie, widzicie? Sojuszniczy BSP aktywny. Jak oni pilnują też tych miejsc. Rób na tobą! Jestem za tobą! A to nasi. Rzucam granatę! Przeładowuję broń! Mam jednego! Wróg przejmuje Charlie. Kurwa, nie ma. Granat! Ostatni magazynek! Zajęliśmy dwa cele. Cel Charlie stracony. Rzucam amunicję, tutaj! Zabezpieczamy cel Charlie. Cel Charlie zabezpieczony. Aj! Przejmuję brawo! No oni tu no, trochę żeśmy odrobili tych strat, widzimy, że 126 137, ale cel Alfa zabezpieczony. Tracimy cel Alfa. Strzelają do mnie. Rzucam. W sektorze. Straciliśmy Alfę. Zabezpieczamy cel Alfa. Jestem za tobą. Zabezpieczamy cel Bravo. Kontrolujemy cel Bravo. Przeładowuję broń! Kontra! No, to już troszeczkę było gorąco. Na balkonie, gościu. No jest... jest to już... Ajajajajajaj! O kur... Miłego pobytu w piekle. Powiedz malebolgi. Ale mnie zaskoczył. No dobra, takie kurwa jakieś... Kontrolujemy dwa cele. Fatality jak z Mortal Kombat, no. Goście z jakimś... Aj, się nadziałem. No nie, nie, tak, tak... Tak nie można grać, bo to jest... Sojuszniczy BSP na miejscu. Wróg zabezpiecza Bravo. Ale mówię, no ja tutaj nie jestem jakimś... takim graczem multiplayerowym, ale... Ale jakoś tam część mi się gra fajnie. No. W dwójkę też mi się grało fajnie, tak nie mówię, że... Wróg przejął cel Charlie. Uwaga, wrogi śmigłowiec patrolowy. Przejmujemy Bravo. Przeładowuję. Dobra, udało się. Ktoś tu się zdradził. Cel Bravo. Aj! No troszeczkę. No tutaj to po prostu no, gameplay nadrabia, no. Gunplay. Zmieniam magazynek. Wróg przejmuje Bravo. Rzucam granatę. Zabezpieczamy cel Charlie. Zabezpieczamy Bravo. Przeładowuję. Ale mi uciekł. To... Wróg przejmuje Alfę. Kontroluje wszystkie cele. Nasze SBP w powietrzu. No. Kurwa! No wiedziałem, no oni gdzieś, no wiadomo, to o to chodzi, żeby też pilnować tych punktów, a nie tylko ich nie tylko przejmować oczywiście, tak? To są stałe nie... No większe skupienie to jest wymagane, wiadomo, no to... No niestety, no dobra, ale całkiem fajny mecz, no 21 punktami żeśmy przegrali, jeżeli chodzi o to przejmowanie pewnie.
No nic się nie stało, no dobra. Ostatnie zabójstwo, czyli tutaj to jest to... Tak, no właśnie, snajper. No dobra, no nie było, nie było najgorzej. 3 zdobycia, 2 obrony, 12 śmierci, 16 zabójstw, także nie jestem ostatni w grupie, także jest ok, dobra. No i tutaj jakieś tam widzicie, całe exp, skórki, kolorki, no mówię, no trochę to Call of Duty idzie w taką stronę. Ukończone wyzwania. No i dobra, no i 12 level wbity, tu oczywiście można też sobie zmieniać i tak dalej. Dobra, już nie będę może tutaj was tym męczył, także opuszczamy lobby. No i tu jeszcze zobaczymy sobie właśnie ten tryb kampanii. O co chodzi? Nie mogę teraz coś tutaj wejść. To zobaczymy zombie. Dobra, to są takie operacje, właśnie trzy akty. No i tutaj są takie właśnie jakby rzeczy do zrobienia. Oczywiście to się też gra w kopie, tak, z innymi graczami. No sam operacja Rygiel Start. Czyli to można. No tak jak widzimy, tutaj jest witaj w operacji Rygiel i to samo nam wtedy przechodzi. Tutaj są te wszystkie. Oj, wyszedłem znowu. Jeżeli chodzi o takie właśnie tutaj w tym trybie, można sobie to wszystko dostosować naszego operatora ze sprzętem, z lobby. Także no dobra, na razie jest jak jest. I zobaczymy tą brak wyposażenia, edytuję ekwipunek, ale co to tak wygląda, jakbym tutaj nic nie miał, czy aha. No tam pewnie wiadomo, że to po w trakcie na mapie to też się dużo rzeczy znajduje, tak, ale także tutaj są różne takie rzeczy. Jeszcze tylko wyjdę, żeby. Bo tutaj może nam to jakby więcej zająć, a nie wiem dlaczego teraz jakby ta kampania nie jest aktywna. O co to chodzi? Co tutaj się zmieniło? Czy coś się tutaj odinstalowało, czy. Zaraz sobie zobaczymy. No bo te tryby działają, to jest dziwne. Przecież kampania jest mecz prywatny. Aha, tutaj można mecz sobie prywatny zrobić. No tutaj też nie chcę jakby tej kampanii spoilować, ale zaraz sobie zobaczymy jeszcze raz. Nie. No akurat teraz coś, nie wiem o co chodzi, być może chodzi o to, że jak mam ten tryb włączony teraz właśnie nagrywania, to kampania nie może być uruchomiona ze względu na jakieś ograniczenia, być może właśnie spoilerów i tak dalej, także chociaż, no nie wiem, ciężko powiedzieć tutaj. Coś ewidentnie jest zablokowane w tym momencie, także także zobaczymy sobie na razie ten tryb zombie, bo coś jest ewidentnie z kampanią nie tak, chyba przez ten właśnie gameplay, tak? Tutaj musimy wyszukać graczy. Oczywiście ja tu nie chcę, to ma tylko na celu po prostu pokazać, jak gra wygląda, jak działa i tak dalej, jak to mniej więcej wygląda, oczywiście o całej grze. I o kampanii sobie powiemy w odcinku, albo już żeśmy powiedzieli, bo nie wiem, kiedy będzie to opublikowane jakby.
No tak, i tutaj widzimy, o co tutaj mniej więcej chodzi. Pokaż cele, ukryj cele. Tutaj chyba się jeszcze coś nam wczytuje. Jakiś widok mamy, widok z kamery, teraz ze śmigłowca i... Do dowództwa. Operatorzy w strefie lądowania. No wiadomo, no misje te jakby... Wiadomo, w kampanii ta gra wygląda lepiej, no te misje multiplayerowe to zawsze są... Czy tryb zombie zawsze był na mniejszą skalę? Tutaj widzimy, jak to teraz wygląda, jaka ta mapa jest wielka, są różne strefy. Także no, trochę w inną stronę to poszło. Mi się podobały te kiedyś takie zombie, takie bardziej w stronę takiego klimatu Lovecrafta, Cthulhu. Nie pamiętam, w której to części, ale to... Bardziej takie mapy były mniejsze. Wartość w naszym arsenale. Zabunkrują się, by utrzymać tę skrytkę. Przygotujcie się na strzelaninę. Tutaj no to wiadomo, to jest taki po prostu kolejna wariacja na temat multiplayera, tak? Rygiel, uwaga! Szwendacze do was idą. To jest skrytka, którą widzicie. Musimy tutaj się zwiercone. A my musimy bronić dostępu. Przeładowuję! Także moim zdaniem ten tryb, nie wiem, zombie jakby graficznie wygląda, nie wiem, takie mam wrażenie, że multiplayer chyba lepiej wygląda niż właśnie ten tryb zombie, a najlepiej oczywiście wygląda kampania, tak? No tu oczywiście jakieś te torby, uzbrojenia. No to trochę przesadzili, on wyszedł gdzieś z podłogi, no widzicie jak to... Rozdzielczość tej podłogi, czy to tak jak to wygląda. Jeszcze jest oczywiście ta opcja streamowanie tekstur na życzenie. No ale mówię, to widać, bardzo są te ostre i fajne mapy w kampanii, tak? No tutaj to niestety no graficznie to wygląda tak sobie. Tutaj widzimy też, oni biegają z jakąś bronią. Przeładowuję! Bronią mele, tak? Patrzcie, strzela! No to widzimy, procentowo już zaraz powinna być... Tym z terminusa będzie cholernie przykro. Dostęp do skrytki. Jakaś tam lepsza broń. Teoretycznie. Wyrwa z nagrodą. To narzędzie eteryczne. Coś tam dostaliśmy. Rzadkości twojej broni. Im rzadsza jest broń, tym będzie groźniejsza. Może ją wypróbujesz. Aha, no okej. No dobra. To teraz co? Następna skrytka, tak? Tylko widzicie, tutaj jest to w dzień, no nie... Nie, potężne istoty z mojej listy poszukiwanych. Nie ma...
Nie ma jakby takiego klimatu horroru za bardzo. Co my teraz mamy zrobić? Aha, płyniemy tam, widzimy już moi towarzysze, już tam są, po drugiej stronie. Zobaczymy pod wodą. No, tak sobie. Już nie wygląda to za ciekawie, ale... Znaczy, jak widzicie, no mapa, no... Sami widzicie, jaka ta mapa jest wielka. I ile tych celi... Nie chodziło mi o to, że siedzi wam na oku. O, wow, suchar. No to się też... Powiedzmy, że fabularna gadka przez radio, ale tak naprawdę, no to widzicie, o co tutaj chodzi. No zobaczymy teraz, jak oczywiście Microsoft kupił Activision Blizzard, jak to będzie z następną częścią Call of Duty, tak? Nie ma, jak się czujesz? Nie, czy to będą jakieś zmiany, mam czy... Nadzieję, że ten nabój nie smakował jak ryba. W przeciwieństwie czy raczej jest... efekty utrzymają się do wykrwawienia. Jeśli cię powalą, szybko wezmij wsparcie. Komunikatów wroga wynika, że niedaleko od was mają skład broni. Możecie go przejąć? Jak zabranie dziecku cukierka. Mhm. No. Takie teksty to naprawdę, no. No nie no, jakaś ta polska wersja językowa jest okej, okay, powiedzmy, no czy ty naprawdę w tej kampanii. Wrogowie zbliżają się do waszej pozycji, strzelać w granatem! W tych filmikach to wszystko było... raczej fajnie się tego słuchało. Te głosy są od wielu lat te same. Także... Atomówka. Co my mamy tutaj zrobić? Na górze coś jest, tak? Jakiś konkretny gość, tak? Podobno. Przeładowuję! No, tu jest dziura w ziemi, oni wychodzą po prostu spod ziemi, także... Tylko też nie wiem, czy to nie jest... Ta mapa się też... Aha, krypta jest już wiercona, także my tu bronimy na razie. Czy ta mapa też się nie zmniejsza, jeżeli chodzi o tą strefę jak w Fortnite, tak? Że... A chyba nie. No to jest niżej, tak? Miller i Kapur zawsze szukają złomu, żeby podtrzymać nasze misje zabezpieczające. Zostaw ten przedmiot w stacji zaopatrzeniowej, a dostaniesz trochę esencji za fatygę. Spójrz na mapę, oznaczę tam stację zaopatrzeniową. A tutaj jest skrytka, no tak, dobra, okej, okay, wiercimy. No to jest coś takiego, jakbyśmy, nie wiem, Destiny, powiedzmy, wiadomo, no to jest taki grupa uderzeniowa, czy Apex, czy coś w tym stylu, tak? Bo... No to mówię, no nie wygląda to za specjalnie, ja to też zwracam na te wizualia, także już zaraz będzie skrytka otwarta. Tego też jest za dużo, bo... Wtedy raczej nie pęknie w najmniej odpowiedniej chwili. No okej, okay, no to nie wiem, czy możemy to rozłożyć, tak? Ja mam na razie tylko dwie. Dobra, ruszamy dalej. 400 metrów, tu jest jakaś... Co tam jest? Skrytka, czy... Czy tam jakiś taki na razie... Tu jakiś piekielny pies. Nie ma też jakiejś, nie wiadomo, jakiej ilości tych zombiaków, tak, że... Dawaj, jedź, gościu.
tam ten trzeci nasz kolega sobie pobiegnie, a my jedziemy do celu. Na kładzie. Możemy postrzelać do tyłu. Dobra, to jest jakaś, co to jest? Jakaś stacja benzynowa. Wysiadamy. I zobaczymy, co tutaj do nas czeka. Ceny. Bezołowiowa, tak? To jest w dolarach. 4 dolary za diesla. Przeładowuję! Cholera, nawet nazywałem. Ten oznaczony na mapie to kolejny cel. No dobra, to ruszamy. Także no, tak to jest tak podzielone na takie trzy akty i... No, nie zatrzymał się, no szkoda. Tu kolejny. Dobra. Zbliżacie się do groźnego, zrzędliwego celu. Upewnijcie się, że zabijecie go na śmierć. Tak na 100%. Widzieliście, że nie było nawet animacji wsiadania, nie? To jest wszystko też takie... bardzo uproszczone, ale też nastawione na szybkość. Zobaczymy sobie... No dobra, ale gdzie jest nasz kolejny cel? Tutaj możemy sobie na dach jechać. Także też ciekawie. No ale mówię, no na pewno z ekipą, jakby tak w trójkę grać, ze znajomi koledzy, to na pewno jest większy fan, tak, z tego. Dobra, kolejna skrytka i chyba kolejne wiercenie, tak? To sobie sprawdzimy. Oznaczyłem kogoś ważnego w hierarchii Mrocznego Eteru. Poszukiwany żywy lub martwy. No dobra. Lepiej martwy. To dalej. Kolejny cel. Znowu 200 metrów. Nie wiem, co mam tutaj jakąś specjalną... może gdzieś to zaraz... To monstrum, na które polujecie? Jest blisko waszej pozycji. No to dawaj tego monstrum, bo te skrytki to już... Zębiaki już się stają trochę nudne, także... dajcie jakiś konkret, tak? To ja w tym plecaku chyba mam te rzeczy wszystkie, zaraz sobie zobaczymy, wezmę tą... Wyrwa z nagrodą. Kontrakt, skok na skrytkę z bronią, tutaj. Aha, i tu mam jakieś takie różne takie gadżety, widzicie, jakaś tam. Broń, żeby się stała lepsza. Kawał naprawdę paskudnej roboty. Dobra, jedziemy dalej. Tu sobie musimy przepłynąć. Tamci moi już tam są. Prawie. To jest to też, że taka misja, no ona tam trochę trwa i trzeba jej... O, teraz jesteśmy już w tej strefie. Widzicie, to jest już... tutaj już jest trudniej. Zmieniam magazynek! Ja sobie może użyję tej... nie wiem, co to było, ale widzicie, o. Bo tutaj już jest... O, tu już jest konkret. Ktoś jeszcze mnie uratuje, czy nie? O, tu już jest konkretna zadyma. No, dobra, dzięki. Dzięki. Ale widzicie, tam byli... W tamtej strefie zombiaki byli na strzała, a tutaj już jest... No... To jest ciekawie. Nie wiem, czy jest jakiś... A, bo to jest ten... No to jestem chyba
przeciwnik, o którym była mowa, także widać, że konkret gość. Dzięki. I tutaj rzeczywiście już nam się robi takie trochę deskini. Nie wiem, czy ja cały czas obrywam jakimś... Zmieniam magazynek! Chyba można było ich tutaj olać i dalej biec do konkretnego celu, ale... Wow. O, mogę tak ręcznie, tylko nie mogę... O matko, jaki chaos. Tutaj można się poddać. No, ci moi chyba już ich tutaj nie ma. Nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze zdąży odsucić. Być może, ale... No dawaj, kolego, dawaj. Dobra, dzięki. Ale chyba stąd trzeba zrobić wypad. Wyszliśmy chyba z tej strefy. To trochę ta broń moja zaczyna mnie trochę wkurzać. Muszę poszukać jakiegoś shotguna czy coś, bo... No należałoby ubić tego kurwa. O, ale się wdałem na jakąś jeszcze minę. O my gosh. Co ja wyprawiam? Dobra, dzięki. Dzięki. To już chyba ta broń jest lepsza. Kurwy, syn ich tutaj jeszcze odradza, także... Dobrze, że moi kompanii tutaj mnie cucą. Nie wiem, czy z tej strefy wyjście to... Mignęło mi światło na końcu tunelu. Dobrze by było go ubić, no. Nie wiem, bo ten jeden z naszych gdzieś pobiegł, a my tutaj się męczymy z nim. Tutaj chyba jest jakaś broń, sobie to wezmę. Mam tu skrytkę. Kurwa. Uważajcie na tyły. Zmierzają do was nieumarli wrogowie. Aj! Znowu się dałem. Czy tutaj jest kolejne wiercenie? Nie wiem, gdzie jest mojej kompanii. Mnie ktoś tutaj jeszcze odsuci. Dobra. No i jest lekki chaos, tak trochę... Dzięki. W tym trybie. No tu nie mam żadnej... Nie wiem, czy ja nie mam tu żadnej apteczki, nic takiego. Muszę wyjść z tego budynku, bo tutaj co chwila jest... Dzięki! Ale ta broń ma rozrzut.
Rozpłonują się nie wiadomo skąd. Muszę poogarniać, czy ja mam w ogóle jakieś... apteczki, tak? Ile tam jeszcze zostało, za chwilę powinna być ta skrytka. Też te płyty pancerza są ważne, jak widzicie, nie miałem że teraz... Obecnie żadnej, dlatego też tak często od razu ginąłem. Zmieniam magazynek! Dobra. Spadamy stąd. Nie wiem, tak naprawdę to już powinno być raczej koniec tej misji. Znaczy koniec, no. Mogło to być jakoś inaczej podzielone. Wiadomo, że to jest akt pierwszy, misja pierwsza, ale to no, teraz co tu jest, co tu mamy na tapecie? Na tapecie? Zwiedzono ważne miejsce. Nie wiem, czy my do tego takiego jakby drona mamy się dostać? Zaraz zobaczymy, tu jest jakiś mur w ogóle, czy mi się ten mur uda przeszukać. Przeskoczyć, tak? Dobra. Zobaczymy jeszcze ile nam tutaj zostało czasu. Będziemy kończyć zaraz, bo wiadomo już to też nie jest może to, co chcecie oglądać, tak? No, myślałem, że da się też jakby graficznie pokazać tam tą kampanię. Nie wiem, czemu ona jest zablokowana na ten moment, ale mówię, no zapraszam na odcinek, gdzie o tej kampanii tę kampanię sobie omówimy. Nie wiem, czy akurat się coś stało, że jest jakiś błąd, że nie można wejść do tej kampanii, czy o co chodzi, ale no, tak to wyszło. Skład amunicji tutaj. Także sobie zrobiliśmy jakby jedną. Jeden mecz multi, no i teraz to zombie, ogólny przegląd takiej menu. Tu jest kolejna skrytka, tak, że... Pan chce zrobić... No nie robiliśmy tej... Tu jest kolejna skrytka, tak? Czy... Jedziemy teraz do tego naszego znacznika. Zobaczymy, co tu nam... Co tam na nas czeka? No, być może tutaj będzie koniec. Zobaczymy, co tam jest w środku. Przeładowuję! Jakaś kantyna. I ogólnie co tutaj? Czy taki konkretny budynek? Co to za maszyna? Paralizator? Aha, to są jakieś ulepszenia. Skoro dysponujesz większą siłą ognia, możesz zapuścić się głębiej do groźniejszej strefy. Podwójne punkty. No rozumiem, no to czyli... Teraz sobie zobaczymy na mapie. Sojusznik, nie strzelać! No tak, tak.
No dobra, no to chodźmy jeszcze otworzyć tą skrytkę i... Ja wskazuję cel do likwidacji, a wy to robicie, tak? Więc załatwcie ten cel. No to dawaj. Pobierze DNA. No, tutaj już zaraz będziemy kończyć ten gameplay. No pewnie jakaś mapa w nocy czy coś by była bardziej może atrakcyjna. No tutaj jak widzicie, no tak. Ta część nie jest jakaś taka, no jeszcze wysiadłem przez przypadek. Nie wygląda jakoś ten tryb, widzicie, no to trochę mi się nie podoba, no oni wychodzą z jakiegoś schodnika, z ziemi, nie wiadomo tak naprawdę. Tutaj muszę raczej się trzymać zespołu. Tak dla mnie to po prostu jest za dużo takich kolorków, za bardzo to jest takie wszystko. No, to jak widzicie te postacie, to takie trochę tak idą w takie za dużo wynalazków. Postać Lilith, Diablo, czy Nicki Minaj, czy jakaś tam piosenkarki, influencerzy, no jako postaci, jako operatorzy się pojawiają, no to takie jest trochę... Man, no... how are you still talking? Hmm. Please mute your mic. Okay. Thank you. Dobra, to tutaj już... Uderzeniowa powolniaki zmierzają do was. Celujcie między oczy. Kolejna skrytka. Dobra, to by było na tyle. Ja dziękuję za ten gameplay. Nie udało się pokazać kampanii, ale mówię, zapraszam na odcinek podcastu, bo tutaj już jest za duża zadyma i po prostu, jak słyszeliście, też mikrofon jest włączony i za dużo po prostu tutaj... No w tym zombie za dużo się dzieje. Także dziękuję bardzo za ten gameplay i zapraszam na odcinek Tabloga, gdzie będzie omawiana właśnie ta część. To by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.